Dzień dobry moi drodzy. Chciałem dzisiaj podzielić się z wami moim doświadczeniem w temacie wiarygodności, budowania wiarygodności menedżerskiej, ale może nie tylko menedżerskiej, ale wiarygodności w biznesie, w życiu w ogóle. Biznes, odpowiedzialność, zespół, wyniki. Zapraszam serdecznie na wywiad. Sebastian Kotow. Jednym z tych elementów, który bardzo często jest wymieniany jako coś, co gwarantuje wiarygodność, albo może inaczej, coś, co wpływa na to, że postrzegamy innych ludzi jako osoby wiarygodne, jest ich autentyczność. Taka spójność z tym, jacy oni naprawdę są i tym, jak się przedstawiają, jak funkcjonują, jak się zachowują w relacjach z innymi ludźmi. My bardzo często nie potrafimy tego stwierdzić, no bo nie jesteśmy w stanie do kogoś do głowy wejść, nie jesteśmy w stanie czytać w myślach, jeszcze, chociaż być może to się zmieni, ale odczuwamy to na poziomie emocjonalnym. To jest zasługa naszych neuronów lustrzanych, części w naszym mózgu, która odpowiada za to, że potrafimy jako ludzie współodczuwać emocje innych ludzi, ale też odczuwać to, czy ludzie się zachowują spójnie. Czy jeżeli coś mówią, to jest spójne z ich wartościami, z tym, jak naprawdę czują, jak naprawdę myślą. A szczególnie ważne to jest sytuacja, jak dostrzegamy to w chwilach, kiedy coś nam nie gra, kiedy wydaje nam się, że ktoś coś mówi, albo chce, żebyśmy to usłyszeli, albo chce, żebyśmy wierzyli w to, a my odczuwamy jakiś dysonans. I ten dysonans jest jednym z takich kluczowych elementów wiarygodności, który staje na drodze do tego, żeby postrzegać kogoś jako osobę wiarygodną. Jako osoby wiarygodne widzimy te, które są spójne. Nie tylko na poziomie tych faktów, które możemy stwierdzić, ale na poziomie ich zachowań, tego jacy są, ich energii, ekspresji, którzy nie dostosowują się do tego, jak trzeba, jak powinno zawsze, ale postępują zgodnie z tym i mówią zgodnie z tym, co czują, co myślą, zachowując oczywiście zasady kultury czy dyplomacji, w zależności od tego, jaki to ma kontekst. W związku z tym wątkiem wiarygodności, autentyczności, chciałem was zaprosić dzisiaj na krótką rozmowę z moim serdecznym kolegą, który jest dla mnie takim symbolem być może tego autentyczności, który z dużą rezerwą i dystansem mówi o tym, co potrafi, czego nie potrafi, w czym jest dobry, w czym nie jest dobry. Łącznie z tym, że kiedyś mnie zainspirował do tego, żeby zmienić pracę, pokazując jak gdyby swoją perspektywę na to, co może, czego nie może i godząc się z tym, co nie zawsze było dla mnie łatwe do zaakceptowania, bo wydawało mi się, że ja właściwie wszystko powinienem umieć, wszystko powinienem potrafić, a tak nie jest. Zapraszam serdecznie. Moi drodzy, moim gościem w związku z tematem autentyczności jest nikt inny jak Grzegorz Turniak. Dzień dobry. Grzegorz, powiedz dwa słowa, czym ty się teraz zajmujesz, czym się zajmowałeś w przeszłości? Przez ostatnie 13 lat zajmowałem się networkingiem, a od roku zajmuję się employee advocacy, czyli zajmuję się tym, aby w mediach społecznościowych pracownicy mówili swoim głosem i również swój brand, swoją markę, swoją marką wspierali markę firmy, w której pracują. I mnóstwo jest jeszcze faktów z twojego życia, tak, których moglibyśmy wymieniać, tak, BNI, założyciel, tak jest, człowiek, książki, który był, książki, tak, których napisałeś kilka. Sześć, tak, sześć aż, tak, o rany, z znamienitymi osobowościami. Od Jacka Santarskiego zacząwszy, prawda, tak, dokładnie, na Krzyśku Lemianowskim skończywszy. No. Może ze mną kiedyś coś tam. Czas najwyższy. Czas najwyższy. Moi drodzy, dlaczego Grzegorz? Te wywiady są dla mnie pewnym takim elementem, o którym ja mówię i zapraszam osoby i będę zapraszał osoby, które dla mnie są osobami godnymi zaufania i reprezentują jakiś z elementów, który zaufania dotyczy. Grzegorz jest jednym z takich osób. Ja go bardzo cenię za ten element, o którym mówiłem na początku tego klubu, mianowicie za autentyczność. Jesteś dla mnie takim symbolem człowieka, który jest autentyczny, który jest jaki jest, tak, po prostu, z odpowiednią oczywiście kulturą, dyplomacją i nie jest tak, że jak myślisz sobie o jakichś rzeczach i o wariactwach, to od razu je robisz, tym niemniej myślę sobie, bo pewnie doskonały nie jesteś, że jesteś taką osobą, która nie idzie zbyt często na kompromisy i nie udaje. No myślę, że tak, wiesz, bo to jest... Tak, mam taki wewnętrzny termostat, że nie przekraczam. Jesteś tego, tak, sobą jakiś. A. Dlaczego ja tak myślę? Po pierwsze, wąs nie zniknął, chociaż już wiele osób namawiało, ale to tak na poziomie żartu trochę. Ale ja pamiętam nasze spotkanie parę lat temu, które ja zawsze wspominam, w którym ty przyszedłeś na rozmowę, gdzie rozmawialiśmy o współpracy, stanowisku prezesa jednej ze spółek, w której ja funkcjonowałem, i ty powiedziałeś na tym spotkaniu wtedy coś takiego, że to ja wam powiem, jaki ja jestem.
jak mnie gdzieś tam wyślecie i coś mam robić, czym się zająć, to ja się tym zajmę i to zrobię, ale jak mam się zajmować jakimiś raportami, czymś tam, to ja obiecam, ale na pewno tego nie zrobię. Tak. Powiedziałeś coś takiego. Bo ja się do tego nie nadaję i powiedzieć jestem, wiem, w czym jestem dobry, a w czym nie jestem dobry. I ja do dzisiaj pamiętam tę naszą rozmowę i potem jak o tym rozmawialiśmy, ja powiedziałem, Boże, uratowałeś mi życie, ja nie lubię tego, co robię. Prawda? No. I potem w moim życiu nastąpiły zmiany i to było dla mnie takim symbolem tego tematu, który się z tym wiąże. Więc teraz powiedz mi na początek, czy to jest częścią twojej osobowości, czy to jest częścią jakiejś decyzji tego, że jesteś, jaki jesteś i że na przykład nie zmieniasz się, nie zajmujesz się dzisiaj, nie wiem, sprzedażą, Grzegorz Turniak sprzedaż albo Grzegorz Turniak tylko leadership, bo taka jest moda, bo coś tam się dzieje. Jednak nigdy pomimo zmian i tego, że obserwujesz, że nie zatraczasz pewnych wartości i sposobu funkcjonowania. Wiesz, ja myślę, że to jest takie, no jak zwykle, nie? Trochę geny, trochę wychowanie, no trochę taka... świadomy wybór. To trudno powiedzieć, jaki jest balans, nie? No bo jest tak, że no geny człowiek takie, jakie ma. Ja lubię robić różnego rodzaju testy, no i dla mnie testy są pewnego rodzaju odzwierciedleniem no, takich rzeczy twardych. Ja mam teraz wnuczki, które mają 4,5 roku i widać... Wiesz, Grzegorz jest dziadkiem już, tak? Tak. No. I widać, Mikołaj jest bardzo ruchliwy, ADHD i tak dalej, a Natalia jest taka osoba, która obserwuje, introwertyczka. Kiedyś jak Agata była z dziećmi u lekarza, lekarz mówi tak, patrz na nich, jak ten Mikołaj biega, ona tak siedzi, obserwuje, mówię, aha, widzę, inteligencja prosta, inteligencja subtelna. O, to ciekawe stwierdzenie. I to nie mają nic rodzice, wychowanie, nic. Po prostu albo są takie geny, albo takie. Teraz ja mam te geny takie, że jestem, mam ten według Gallupa talent aktywator, według Rice'a to się nazywa power. Mam to. I teraz to powoduje, że ja ilu rzeczy nie zrobię, które robią ludzie, którzy mają to niżej, dużo niżej, bo oni siedzą, myślą, analizują, patrzą, co im się opłaca, co im się nie opłaca. Ja przez to, że ten komponent, jak powiedziałem, tej energii mam wysoki, ja no, najpierw robię, potem myślę, więc nie władowuję się w sytuację, gdzie byłoby to coś, co by mnie zniszczyło. W związku z czym robię tylko rzeczy takie, które są mną, bo powiem, że tutaj nie zginę. Czyli tak, w tym sensie geny, czyli tak, no, mój ojciec był taki energetyczny i tak to poszło. Natomiast z drugiej strony oczywiście jest troszeczkę wychowanie, no bo jednak, jak powiedziałeś, rodzice ukształtowali pewne rzeczy, nie robią gdzieś te takie memy rodzinne, te pewnego rodzaju skrypty rodzinne, gdzie też troszeczkę czasami ciężko się wejść na inny poziom, bo to nie jest nasze. No i częściowo to jest to, co teraz ja widzę po sobie, że jeżeli dobrałem sobie nowych wspólników, z jednym wspólnikiem się rozstałem, bardzo fajnie, się parę lat pracowało, ale w pewnym momencie to się już wypaliło, zobaczyliśmy, że to jest nie to. No i teraz mam kolejnych wspólników i widzę, że ponieważ oni mnie challenge'ują, oni powodują, że ja no kręci mnie to i nie chciałbym zostać z tyłu, nie dlatego, że jakoś tam muszę coś, po prostu traktuję to jako to, że używam mózgu, że jestem osobą, która się zużywa, nie rdzewieje, bo widzę moich wielu kolegów ze szkoły średniej, ze studiów już położyli się w grobie, już leżą, czekają na emeryturę, już ich nie ma. I teraz ma. Wymienisz ich nazwiska, tak? Nie. No właśnie, bo nie, są tacy, którzy być może by wymienili. Nie. Ale czyli mówisz o tym, że to jest tak, są pewne rzeczy, które dostajemy i to jest fakt niezaprzeczalny, tak jest. Różne rzeczy z tym możemy zrobić, ale jesteś też świadomy, jaki jesteś. Tak. Uważny, uczysz się, testy masz, rozumiesz siebie trochę i nie wchodzisz w pewne tematy, które nie są częścią twojej osobowości, bo wiesz, że być może koszty są za duże, no bo pewnie próbowałeś w przeszłości różne rzeczy, tak? Okej, czyli spójność jest też kwestią ambicji, bo powiedziałeś, że robisz nowe rzeczy, tak? Że chcesz. To nie znaczy, że jak jestem taki, to będę próbował, ale z pewnych rzeczy jesteś gotowy zrezygnować, bo to nie jest częścią. Widzisz, że pewne rzeczy są na jakiś obszar twojego życia. Ten temat spójności jest związany dla mnie z wiarygodnością. Jak my widzimy ludzi, którzy są spójni, albo czujemy bardziej, bo to jest bardzo taki element, to oni są dla nas bardziej wiarygodni, tak? A czym dla ciebie jest wiarygodność? Jak ty rozumiesz wiarygodność? No, dobre pytanie, wiesz, to tak wyrwałeś mnie, także jakoby ją mówiąc, żadnej definicji z Wikipedii nie wziąłem. Nie potrzeba. Jakbyś miał odczuć dla mnie, na poziomie twoich odczuć, jak ty pomyślisz o osobie, która dla ciebie jest wiarygodna, to co ci przychodzi do głowy? Jest to paradoks, rzeczywiście taka, które no, są czyny godne ze słowami, zgodne ze słowami, czyli walk the talk, jak ktoś tak mówi, troszkę mówi tym. I tyle, i tu więcej nie ma co kombinować. Osoba, która mówi to, co to robi, to idzie czyli za... czyny zgodne ze słowami są dla ciebie tym elementem, który jak masz taką osobę, znasz albo pracujesz z nimi, że oni to, co mówią, i myślisz sobie, wiesz, że ponieważ każdy z nas się zagalopowuje, to trzecia rzecz to jest pokora. To znaczy, jeżeli gdzieś przeholuję, że obiecywałem, nie dotrzymałem, albo
no to w tym momencie mówię, słuchajcie, sorry, wiecie, przeholowałem, przepraszam, wycofujemy się, stop klatka, nie? Także to jeszcze pokora, bo zdarzają się sytuacje, jak powiedziałem, trudne, zdarzają się różnego rodzaju pułapki życiowe, trzeba umieć stanąć w prawdzie i powiedzieć sorry, no. Czyli to nie jest tak, że jak walk your talk, czyli rób to, co mówisz, że nie ma błędów. One się zdarzają, no ale trzeba mieć gotowość do tego i wtedy taka osoba jest dla ciebie ciągle wiarygodna. Czyli jeżeli się umówimy na coś, zakładam, i ja nie wyjdzie, albo obiecałem, nie zrobię, ale przyjdę i powiem, Grzegorz, przepraszam. Nie dałem rady, nie wyszło mi, nie umiem, zagalopowałem się, to tu nie traci się wiarygodności. A jak ktoś to ignoruje, no to wtedy ta wiarygodność spada, tak? Tak? A co dla ciebie może być testem wiarygodności osoby w relacjach? Co jest, tak to definiujesz, a co może być prawdziwym testem? Czy miałeś jakieś takie doświadczenia w swoim życiu, że to było wystawione na próbę na przykład u ciebie albo u innych? Jest to test wiarygodności. Ja jakoś tak życie biorę wprost, nie? Nie przekładam tego przez jakieś jeszcze inne narzędzia, więc dla mnie jest no, że... Wiesz, bo ja ponieważ jestem osobą taką bardzo emocjonalną i taką, która rzeczywiście bierze wszystko straightforward, wprost, nie za dużo intelektualnie kombinuje, więc ja, mówiąc tak, że to biorę ludzi takim, jakim są, jak oni się mówią, że są. No i oczywiście czasami się oszukam, czasami się nie oszukam. Czyli masz wysoki poziom ufności. Ufności. Tak, czyli to jest, czyli idąc wielką piątką psychologiczną, ugodowość jest wysoka u ciebie, więc masz tą cechę ufności w ogóle jako taką. Czyli pewnie cię to wpędziło nieraz w kłopoty. Nie aż tak bardzo, to jestem sam zdziwiony. Być może z tego powodu, że ja też te drobne rzeczy, które mi się tam gdzieś ludzie mnie wykorzystali, bo mnie wykorzystali, nie zauważam. Być może dlatego, że to było wiele drobnych rzeczy, a nie jedna duża. Okay. Ja tak sobie żartuję, że na tych 40 prawie latach prowadzę biznes, raz mnie oszukano na $800, raz na 10 tysięcy. Okay. Na $800 pamiętam spółka Globi ze Szczecina w 89 roku, czy 88, a drugie pani Ania, nazwiska nie powiem, no, wzięła mnie na konferencję, wiedząc, że powiedziała, że zapłaci tą dychę, a już wtedy wiedziała, że nie jest w stanie zapłacić. Powiedziała, Grzegorz, sorry, przeholowałam, nie zapłacę ci 1000, zapłacę ci za rok, coś wymyślmy, skombinujmy. Yes. Nie. I potem zaparte, zero telefonów. Więc mówię, dwa razy na tyle lat, to jest niewiele, wiesz, to jest niewiele. Także, czyli jak bardzo ładnie znalazłem jakieś takie fajne motto, połykał gorzkie pigułki, więc ominęła go czara goryczy. Okay. Czyli masa, wiesz, drobnych takich rzeczy, ale one na tyle mnie nie ranią przy mojej energii, przy moim takim tym nie ranią mnie na tyle, że nie zauważam. To jest część życia też, tak? To ciekawe, że jak gdyby podsumowałeś to z tym zdarzeniem, bo moje następne pytanie dotyczy zaufania, którym jak wiesz się zajmuję. Pytanie, czy warto ufać ludziom w biznesie? Wiesz, no jak to wszyscy żartujemy, ufaj i sprawdzaj, nie? Okay. I to jest tak znowu. Są osoby takie, jakie nadmiernie ufne, są takie nadmiernie podejrzliwe. I teraz w zależności od tego właśnie, jakim jesteśmy typem osobowości, jak jesteśmy tutaj wychowani, nauczeni, bo częściowo to pewnie też jest kwestia wychowania, no bo jak rodzice i mamuśka się trzęsie i cały czas no, to dziecko jednak to wchłania, więc to jest to. Więc generalnie no, ja mówię, ufaj zgodnie ze swoją grupą krwi. Okay. I jeśli jesteś podejrzliwy, no to wiesz, że jesteś podejrzliwy, miej świadomość tego, że jesteś podejrzliwy. Być może wtedy dobieraj sobie w parze kogoś, to troszeczkę ci tej mroki rozjaśnia. Z drugiej strony, jak jesteś bardzo ufny, no to miej kogoś, kto cię tam cały czas ostrzega i szepcze ci, jak w starożytnym Rzymie, co jechał za tym zwycięzcą, kto jesteś tylko człowiekiem, pamiętaj o śmierci. Więc tutaj dobrze mieć, w zależności od tego, jak jesteś typem, albo tego, kto ci troszkę pokaże optymizmu i że warto ufać, albo takiego, kto ci powie, słuchaj, no dobrze, ale wiesz, też delikatnie. Nie? Czyli mówisz znowu, bo to jest bardzo ciekawa rzecz dla mnie, myślę, że dla was też. Mówisz o tym, że to nie jest tak, że jest jedna reguła dla wszystkich, że twoje doświadczenia pokazują, że jednak trzeba brać pod uwagę, jakim my jesteśmy człowiekiem, nie na siłę, ale przez pryzmat własnej osobowości, świadomości tego, jakim mamy kompetencje, umiejętności, talenty albo ich brak, trochę dopasowywać to do siebie i szukać swojej drogi, tak? Tak. A czym dla ciebie w ogóle zaufanie jest? Na taka, wiesz, jako idea, co to dla ciebie jest? Czym jakbyś go zdefiniował, zdefiniował, bo to jest chyba dla mnie, dla ciebie po prostu definicja. Co to jest w ogóle zaufanie? Jeszcze dla mnie to jest taka kategoria, no tak w pierwszym momencie sobie myślę, taka moralno-etyczna, prawda? Mhm. To znaczy, że żyjemy jako ludzie w pewnej kulturowej jakimś środowisku, w jakimś ekosystemie i ten ekosystem ma różnego rodzaju reguły. Jeżeli te reguły łamiemy, no to możemy nawet wygrywać paradoksalnie, tylko na koniec dnia okazuje się, że tak nie do końca. Albo możemy te reguły przestrzegać i wtedy znowu może nie wygramy, Bóg wie, jakiego miliona w totolotka, czy nie będziemy, Bóg wie, prezesem, jakie filmy, ale na koniec dnia no, czujemy, żeśmy tego życia nie przeputali. Taka świetna książka,
którą lubię, parę razy czytałem, czasami robię z tego wykład. Jest to Claytona Christiansena, tego eksperta od innowacji, napisał książkę Co będzie miarą Twojego życia. On był na studiach MBA na Harvardzie z szefem WorldComu i Enromu. Faceci, którzy wylądowali za kratkami. On dla studentów MBA na Harvardzie robi takie warsztaty, co będzie miało Twojego życia, i pokazuje trzy miary. Pierwsza, że no, w miarę jak awansujesz, jak się rozwijasz, jak rośniesz, to jednak wokół Ciebie są najbliżsi, są przyjaciele, jest rodzina, są dzieci, jest do kogo pysk otworzyć. Druga rzecz to, że awansując znowu, spłacając te kredyty za te MBA i za te inne rzeczy, nie zagalopowujesz się w miejsca, w których po prostu jesteś totalnie wyczerpany, wypluty, wypalony i to już nie jest twoje. No i trzecia rzecz, że nie wylądujesz w więzieniu. No, u nas przykład Rywina, który miał wszystko, film oscarowy, prawda, i tak dalej, no i nagle prokurator powiedział mu Białystok, a koledzy w celi, która prycza. Więc to są takie trzy absolutne kategorie. Dla mnie właśnie zaufanie jest jedną z takich kategorii moralno-etycznych, może powiedzieć filozoficznych, gdzie po prostu nie łamię reguł systemu, bo po prostu wiem, że to się nie opłaca. Różnie to można nazywać. Ja akurat jestem bardziej osobą, chyba myślę sobie, która dystans ma do różnych systemów religijnych. One są jakimś pomocnikiem, jakąś protezą, a są tylko dla mnie protezą, a nie rzeczywistością. Ludzie wymyślili, bo to jest wygodne, bo to jest fajne, ale no też do nich ma pewne ograniczone, a szczególnie do reprezentantów tych religii. Wyraziste poglądy Grzegorza Turniaka wychodzą na koniec. Może to jest temat na jakiś kolejny wywiad o tym, w co Grzegorz wierzy albo w co Grzegorz nie wierzy. Tak, chętnie o tym powiem. Chętnie o tym powiem. Wiesz, to Scott Peck napisał w książce Droga Żelazie Wędrowa, że religia jest to światopogląd, jaki wyznaje. Wszystko. Na jakąś dysputę zrobimy w ogóle. No. Może ten... dobra, no to na koniec jakbyś z twojej perspektywy, zakładając, że wywiad ten będą oglądały osoby, dla których to może być ważne, dla których jesteś autorytetem, którzy szukają jakichś kierunków, drogowskazów w podejmowaniu decyzji, chociaż i tak myślę, że to, co powiedziałeś, już jest świetnym drogowskazem. Jedna, dwie rady, na co zwracać uwagę, trochę podsumowując to, o czym mówimy, żeby być wiarygodnym i żeby być osobą godną zaufania. Ja myślę, że dobrze jest, po pierwsze, mieć w swoim życiu, tak sobie myślę, mentorów. Nie? Ja troszeczkę tego za mało miałem, nie potrafiłem tym zarządzić, za szybko biegłem, więc warto mieć mentorów, no można dać autorytety, ale mentorów. I oczywiście znowu, jak mój mentor dla odmiany mówi, że po 8 latach, 7 latach mentora się człowiek wiesz następnego. Tak, bo no, doszło się do jakiegoś tam poziomu i człowiek gdzieś tam dalej nie pójdzie. Więc jedna rzecz, że warto mieć mentorów, którzy nam troszkę powiedzą, podpowiedzą, czasami zadadzą nam trudne pytanie, czasami nam no, uświadomią, że może gdzieś tam przeholowujemy. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, no znowu, każdy z nas jakoś mu tam rodzice jakieś tam, powiedzmy, memy do mózgu wrzucili. I moja mama mi zawsze mówiła, postępuj tak, żeby nikt przez ciebie nie płakał, żeby nikt przez ciebie nie czuł się skrzywdzony. I to jest tak, czy znowu masz jakąś taką swoją konstytucję gdzieś pewnie z dzieciństwa, z domu, ale znowu, jeżeli weźmiemy wielkie systemy filozoficzne, to nie wiem, który powiedział z myślicieli, nie wpadam teraz, nie przypominam sobie, ale że no, jeżeli no, ta nie czyń drugiemu, co to by nie miłe, czy prawda, że jeżeli to, jak chciałbyś być traktowany, że stałoby się prawem powszechnym, no więc jest tam kilka tak... złota zasady. No, więc... Rób innym to, co chciałby, żeby oni czynili tobie, w drugą stronę czasami systemy filozoficzne, nie rób drugiemu, co tobie nie miłe. Okay. No, czyli teraz uważam, że jeżeli tym się będziemy kierowali, że jest pewien uniwersalny system, to dla mnie to zupełnie wystarczy, żeby po prostu nie próbować troszkę być takim typowym biorcą, jak troszkę takich ludzi jest, którzy po prostu tylko dla siebie, a potem się dziwią, że wszyscy ich omijają szerokim łukiem. Czyli mentorzy i czyli, żeby złota nikt przez ciebie nie płakał, złota zasada, a ty trochę swoim życiem i doświadczeniem potwierdzasz, że to dla ciebie działa. Tak. Tak. Może też działać dla was, nie musi, każdy znajdzie swoją drogę, tak jak Grzegorz powiedział, jesteśmy różni i wszystko dla wszystkich nie działa. Oczywiście. Moi drodzy, jeszcze jedna rzecz, Grzesiek stwierdził, że jeszcze on mnie zapytał o coś, więc, no, więc dodatek. Tak. Słucham. Sebastian. No ja powiedziałem o tym, jako złota zasada mi przyświeca, że mama mnie tego nauczyła, że postępuj tak, żeby przez ciebie ludzie nie płakali. Jaka twoje jest, no, coś, co ci przekazali rodzice, co w tobie do tej pory rezonuje, co pomaga ci żyć, w taki sposób, żeby ludzie do ciebie mieli zaufanie. To ciekawe, to no, zrobił takie, ja teraz opowiadam, myślę i tak dalej. Nie wiem, czy bym szedł w stronę tego, co mi przekazali rodzice, bo wielu rzeczy, które mi przekazywały rodzice, starałem się być albo byłem takim rebelem, takim wywrotowcem, nie zgadzałem się z wieloma rzeczami.
I dzisiaj patrzę na to inaczej z tej perspektywy lat, bo wiele rzeczy, które ja byłem wywrotowy, tak jak dzieciaki to robią teraz, tak. To nie słuchają swoich rodziców, oni mówią jedno, my robimy drugie, to potem dojrzewamy do tego i myślimy sobie, a to jest taki element. I taką jedną z zasad, ja nie wiem, czy ona ma coś wspólnego z wiarygodnością, ale chyba ma i z zaufaniem w ogóle jest, mój ojciec zawsze powtarzał, że w życiu nie ma nic za darmo. No. Mówił, synek, w życiu nie ma nic za darmo. I ja oczywiście szukałem różnych dróg na skróty w życiu, takich, żeby szybciej, bardziej. Dzisiaj już wiem, że to można rzeczy przyspieszyć. Optymalizacja jest optymalizacją, dźwignie są dźwigniami. Różnego rodzaju metodologie pomagają w pewnym funkcjonowaniu życiowym, biznesowym, ale w życiu nie ma nic za darmo. Trzeba zapłacić cenę swoją, żeby coś dostać. I tym wyzwaniem, które my największym mamy, to jest to, że ludzie nie chcą tej ceny płacić. Ja nie chciałem wielokrotnie i czasami zapłaciłem podwójnie za to. Więc dzisiaj już mam taką świadomość tego, że nie oczekuję, że pod tym wywiadem pokaże się milion lajków, 1000 udostępnień. Ale wierzę w to, że jak my dajemy coś wartościowego i to dla ludzi jest wartościowe, bo to nie chodzi o dla nas, czy my sobie porozmawiamy, to zyska ich uwagę. I to nawet nie musi być zalajkowane, polubiane, ale do kogoś to trafi. I czasami tak w moim życiu się dzieje, pewnie w twoim też, że trafia ktoś do ciebie po latach, nawet rozmawialiśmy o tym wcześniej, albo ktoś pisze dziękuję za to, za tamto, albo byłem na tym. Ja parę dni temu byłem na jodze i tam po tej jodze się kończy ta joga i pani się mnie pyta, przepraszam, czy pan ma imię Sebastian? A ja mówię, tak, czytałam pana książkę, jest bardzo fajna. No. Więc czasami my nie wiemy, co tam wrzucimy i co się dzieje, ale jak gdyby to jest drugi wątek. Ważniejsze jest chyba to, że ja wierzę w to, że trzeba zapłacić cenę czasu, wysiłku, zasobów, poświęcenia, żeby coś osiągnąć, zrealizować i chyba to jest najistotniejsze. No a drugie takie pytanie, ja jestem człowiekiem, który lubi patrzeć tak bardziej globalnie, holistycznie. Jak widzisz to, co się w Polsce dzieje, to jak uważasz, jaki my mamy wpływ na to, żeby ten kraj był krajem, nie wiem, sympatycznym, takim krajem ludzi, którzy się szanują, którzy sobie do gardeł nie skaczą, nie wyzywają się, nie poniżają, nie wyrażają pogardy, bo jest tego sporo. I ja też, jak już powiedziałem, porzuciłem tak aktywne bywanie na Facebooku, tam wrzucam posta, za dużo nie chodzę po różnych tam ścieżkach. Bo za dużo tam jest hejtu, nienawiści, i to jest strasznie dla mnie deprymujące. Więc czy uważasz właśnie, czy my mamy jakoś na to wpływ, czy my coś możemy zrobić, żeby Polska była takim krajem, gdzie się fajnie żyje po prostu, i tego jest... Ja jestem taki ponadnarodowy, nigdy nie miałem takich bardzo silnych przywiązań do kraju czy do czegoś. Mieszkałem w różnych miejscach na świecie i chyba to jest jakiś taki element mój. Więc czy w Polsce, czy w Rosji, czy w Honolulu, w Hongkongu, jak gdyby ja patrzę na świat trochę globalnie dzisiaj, nie dzieląc ludzi na nacje, to po pierwsze, co mi bardzo pomaga, gdzie sam mam korzenie międzynarodowe i takie, które wywołują duże emocji i mniej, co jak gdyby dla mnie jest istotne. Ale jakby pomówić o stosunkach między ludźmi, to jestem wyznawcą chyba takiej zasady, która jest dla mnie bardzo uniwersalna, ale chyba odpowiada na twoje pytanie i wiąże się z tym komunikatem, który przekazują stewardessy, jak mówią o, jak się samolotem startuje, pamiętasz? Jak startuje samolot, Włączamy. On pokazuje to bezpieczeństwo, mówi o tym, potem mówi, jak tlenu zabraknie, spadnie maska, trzeba najpierw dziecku, prawda? Sobie, a potem dziecku. Tak, sprawdzałem, czy słuchasz tylko. Tak. Trzeba dać sobie, a najpierw dziecku. Ja uważam, że najważniejszym krokiem jest to, żebyśmy się zastanowili, jak my możemy siebie zmieniać na lepsze, bo my hejtu jest mnóstwo, ale my czasami, nie wiem, czy miałeś takie doświadczenie, ale ja wjeżdżam czasami samochodem gdzieś tam na drogę i tak nasz kolega Zbyszek Kowalski mówił na swoim wykładzie, naiwna psychologia, wyjeżdżasz i myślisz sobie, ci wszyscy, którzy jadą wolniej dupy wołowe, a ci szybciej idioci. Może nie dosłownie u mnie, ale różne się emocje u mnie pojawiają i my też jesteśmy, jak to mój kolega mówi, przepraszam sobie, takimi małymi skurwielami czasami i coś nam się włączy albo jakieś bodźce są. Dla mnie punktem wyjścia jest to, żebyśmy popatrzyli, jak my pracujemy. Jeżeli my się zmieniamy, ja się uczę życzliwości na przykład cały czas, to jest też temat, który uwielbiam, to wpływa na system. Tak. To wpływa na system, bo nagle my nie zareagujemy inaczej i komuś się system zawiesi, jak to mój drugi kolega opowiadał. Więc ja myślę, tym startem jest my zaczynamy od siebie. To jest tam, społeczeństwo jest pochodną. Jak ja będę życzliwy dla ciebie, to ty to odczujesz, ty będziesz życzliwy dla kogoś. Dużo się dzieje między nami na takim poziomie emocjonalnym, nie racjonalnym, emocjonalnym i to wpływa na system i ja w to bardzo mocno wierzę. Bardzo dziękuję za odpowiedź na to pytanie. Grzesiu, bardzo, bardzo ci dziękuję.
za ten wywiad. Bardzo dziękuję. Bardzo miło było się gościć u mnie w biurze. Moi drodzy, wam też dziękuję serdecznie za oglądanie. Jeżeli uważacie, że to jest coś ciekawego albo coś dla was było interesującego, napiszcie pod tym wywiadem. Albo udostępnijcie komuś, kto może chcieć skorzystać z tego, albo dla kogo to może być ważne. Zachęcam was do robienia tego. Proszę was o komentarze. Będziemy na nie odpisywać. Grzegorz tak na wszystkie odpisuje pod wszystkim, co dałem. Więc ja też będę odpisywał. Dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Cześć. Dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy na www.sebastiankotow.com.